Znów odwiedziłem z kamerą Pinczów, gdzie członkowie klubu Kontiki budują pływający młyn wodny. Jak to kiedyś nazwałem? Pływający wiatrak wodny. Jestem trochę zaskoczony zarówno popularnością na YouTubie pierwszego filmiku, jak i zainteresowaniem, jakie tu na miejscu towarzyszy budowie. Coraz więcej osób wie o tym przedsięwzięciu i coraz więcej osób wpada na chwilę, żeby zobaczyć, jak prace się posuwają. W końcu moment wypłynięcia na Wisłę zbliża się szybkimi krokami i za 3 tygodnie budowniczowie wyruszą w kierunku morza. Robienie filmu z tymi ludźmi to sama przyjemność. Są otwarci, mili i sympatyczni. Pływałam. Pływałaś już? I jak było? Fajnie? Bardzo sympatycznie było, prawda? Otóż mam pokazać grupę krzątających się od kilku miesięcy ludzi, z tym jednak, że każdy uczestnik przedsięwzięcia zastrzegł sobie, żebym go konkretnie nie pokazywał. Mam więc zrobić film o ludziach, ale tak, żeby ich nie było widać na ekranie. To nie jest trudne zadanie. Na filmie nie ma więc żadnych osób i już. Trzymam kciuki, choć to co najtrudniejsze, dopiero przed grupą. Spotkamy się za kilka dni. Dobra. Idzie. Nie.